Oto się znakomicie składa, gdyż mamy tutaj mnóstwo jedzenia. Jutro musielibyśmy to wszystko wywalić, a tak zawsze coś tam się uratuje. Coś na początek do picia? Picia poproszę może wodę. Woda. Diabelskie jacuzzi czy leśna sadzawka? Czyli co? Gazowana czy nie? Nie, bez gazu. Bez gazu. Czyli leśna sadzawka. Dobrze, to poproszę tą sadzawkę. A czy mogłaby być ta sadzawka zimna? Sadzawka skuta lodem. Dobrze, coś na początek do jedzenia? Na pierwsze poproszę może rosół. Co takiego? Rosół. Gdzie pan tam wypatrzył rosół? No właśnie nie ma. Oczywiście, że nie ma. No a to dania kuchni polskiej nie ma rosołu? Proszę pana, to nie jest jakiś bar u Siódka albo u innego psiutka, tylko karczmo oberża wylęgarnia smaku. I u nas nie ma zup. Co najwyżej są polewnice. Dobrze, w takim razie, czy jest taka polewnica rosół? Jeśli nawet wśród naszych polewnic jest i taka, która smakiem i konsystencją przypomina rosół, to na pewno nie nosi prymitywnej nazwy rosół. Tak samo jak ja nie nazywam się kelner. A jak się pan nazywa? 5 minut drogi konikiem garbuńskim od chatki Kopciuszka mieszkał książę na zamku. Książę był kawalerem i szukał żony. Nie ma, nigdzie nie ma. Postanowił więc wydać bar, na który zaprosił wszystkie piękne panny. Siostry Kopciuszka myślały, że są pięknymi pannami, więc zaczęły się szykować na bar. No, ale wróćmy do Kopciuszka. Kopciuszek nie miała prawdziwej matki, tylko zastępczą, przez co najmniej było macocha. Macocha miała wszystko na haftki, przez co była brzydsza od wszystkich, nie wspominając pragi automatycznej. Kopciuszku! Nie Kopciuszek odpasuje swoją siostrą na bar. Nie mów do mnie pani matko, tylko pani matko. A jeżeli już mówisz pani matko, to nie mów pani matko, tylko pani matko. Tak pani matko? No! Moja biedna sierota. Właśnie, sierota. Zapomniałam łączyć zaraz. Kopciuszek! Nie zgodzę, chcę pobrzydować dla mnie naszej rodziny. Uspokój się, spokój nas uratuje. Olejny tak łatwo nas nie zniszczył. My mamy w swoich szeregach najpotężniejszy wokół. A my? I boginie. Może usiądziesz i napijesz się repula. On doda ci skrzydeł. Milcz, jak do mnie mówisz. Oto jabłko dla najpiękniejszej. Zrób to sam. Ekologiczna suknia ślubna. Biała jak na ślub bubony. Ten ekologiczny strój jest zaprezentowany... Oj, bo... Dawid, to Dawid do...